1400 lam zostanie wymienionych w Wałbrzychu. Obecnie trwają prace m.in. na Piaskowej Górze. W Śródmieściu wymieniono praktycznie już wszystkie. Wymienialiśmy oprawy naledowe. To są Orłowicza. Dzisiaj akurat prace na Orłowicza, na Mieszka były wykonane. Także te takie krótsze ulice, z takich długich ulic, które w najbliższym czasie będą, to Piłsudskiego od 11 listopada, od Placu Górnika mamy stare oprawy i stare słupy mocno skorodowane. Później mamy odcinek, gdzie są już nowe słupy i do placu Tuwima znowu mamy stare. Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta apeluje o nieparkowanie w miejscach, gdzie trwa wymiana oświetlenia. Około 3 milionów złotych będzie kosztowała rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części Dolnego Zdroju. Blisko 2 miliony ten cel gmina pozyskała ze środków zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji wałbrzyskiej. W ramach inwestycji mają zostać zagospodarowane podwórka, alejki i schody. Powstaną też miejsca parkingowe. To zakątki, których wcześniej nie remontowano, bo nie było możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Gmina kupiła też niewielki budynek, w którym ma powstać punkt informacji turystycznej i kawiarenka. Jak przyznaje burmistrz Jedynego Zdroju Leszek Orpel, planowane w ramach tego projektu inwestycje to zaledwie kropla w morzu potrzeb gminy. By w pełni zrewitalizować przestrzeń publiczną w uzdrowisku, potrzebne byłoby nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Pod koniec czerwca powinniśmy poznać przyczynę pożaru zakładu przyrodolniczego w Szczawnie Zdroju. Prokurator zapoznał się z opinią biegłego z zakresu pożarnictwa. Zakład przyrodolniczy spłonął na początku marca. Zniszczeniu uległa niemalże cała infrastruktura, w tym m.in. jaskinia solno-jodowa i komora hiperbaryczna. Do pożaru mogły przyczynić się osoby trzecie. Z wniosków wyprowadzonych przez biegłego wynika, że istnieje możliwość przedstawienia zarzutów. Jednakże trzeba sprawdzić pewne okoliczności, które prokurator zlecił. Nie możemy więc dla dobra śledztwa ujawniać treści opinii, bo takie rzeczy jak przedstawienie zarzutów, to osoba podejrzana powinna się dowiedzieć z wezwania, a nie z środku masowego przekazu. Jeżeli prokuratura decyduje się na postawienie zarzutów i przesłucha podejrzane osoby, pod okoliczności, w jakich doszło do pożaru, stanie się to prawdopodobnie pod koniec czerwca lub na początku lipca.